Siema kochani, zapraszamy na kolejny odcinek z weekendowej budowy. Dobra, kręcimy. No więc, słuchajcie kochani, bawimy się w tej chwili tutaj w różne takie instalacyjno-instalatorskie rzeczy. I pokażę wam zaraz. Proszę bardzo, młody człowiek zarabia riotki. Młody człowiek zarabia rioty. Tu mamy zainstalowaną już bramkę po Fifi-Rifi. Tam mamy router, o czym żeśmy wam już wcześniej chyba mówili. Tylko oczywiście coś tu miły człowiek zrobił, że robię powiększenie zamiast przekręcać. O dobra, zaraz wam pokażę. Tu mamy routerek. Działa sobie. Wszędzie pełno kabli, jak widać. Kablów, kabelów. Ale dzięki temu możemy już tak jakiś grzejniczek sobie włączyć lub wyłączyć. Możemy sobie sczytać wilgotność i temperaturę tu w pomieszczeniu. W tej chwili tutaj jest 15, jak widzicie. Poczekajcie. O, nie wiem, czy to będzie teraz widać lepiej, czy gorzej. Chyba gorzej. 15,4 i 64% wilgotności. Słuchajcie. Tam pod sufitem powiesiliśmy kamerę na razie nadzoru. Tu mamy drugi czujniczek. Tu jest 17,6. Dlatego, że jest kociołek odpalony. Piecyk w sensie. No i teraz instalujemy jeszcze jakieś czujniki, jakieś żaróweczki, jakieś pierdółki, jakieś tego typu rzeczy. I będziemy się bawić. Także jeszcze na pewno wam opowiemy co nieco o tym. Może nie z dokładnymi szczegółami, no bo wiadomo, to są kwestie też bezpieczeństwa, nadzoru i tak dalej, i tak dalej. Oho, przyszedł instalator. Dobra, słuchajcie, kończę, bo pewnie musimy się wziąć za jakąś robotę. Na razie, hej. U ciebie nie ma? Nie pokazał się? Baju, baju. Jest? No. No mów coś. A, no dobra. No więc, kochani, kończymy tym razem nasz weekendowy wyjazd. Wypompowaliśmy wodę ze studzienki. Znowu troszeczkę naszło to pewnie przed... Chociaż już pewnie nie. Dzisiaj już nie zdążymy wypompować kolejnej porcji. Będzie robić zadołek chłonny. Będzie tu zbierać stąd wodę najzwyczajniej w świecie, bo tu mi nie przeszkadza. Żeby też w pewien sposób odciążyć ten napór na piwnicę. Przywieźliśmy sobie trochę rur na różne jakieś konstrukcje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że no ewakuujemy z działki na Ursynowie różne rzeczy, bo zapadła decyzja, że działeczkę tamtą sprzedajemy. Koniec naszych szalonych pomysłów na kolejny dom i tak dalej. Sprzedajemy. W związku z tym musimy ją opróżnić. A w ramach naszej tych rur i tak dalej, postanowiliśmy, że przeliczymy sobie mniej więcej, ile jest nam potrzebny tych grubszych odrobinę rur na słupki. No i teraz powiedzmy, że tu gdzieś jest nasza granica, gdzieś tu był nabity kołek, z tego co pamiętam. Tam jest, czyli powiedzmy, że ten jest narożny pierwszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. I w poprzek z 10, no około 50 słupków trzeba będzie przywieźć tutaj, a całą resztę pewnie sprzedamy albo coś z tym zrobimy, bo nam nie będzie aż tyle tego wszystkiego potrzebne. Słuchajcie, przywieźliśmy masę różnych gratów. Tak jak wam mówiłem, wypompowaliśmy trochę wody, tak jak wam mówiłem. Załataliśmy dziurę przede wszystkim. Tutaj był olbrzymi taki, prawie dwa przęsła przy furtce. Prawie dwa przęsła siatki było rozerwanej. To jeszcze dawno, dawno temu przy jakichś tutaj wykopach pod poprzednie szambo czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to się stało i dlaczego, czy po prostu ze starości. W każdym razie ta siatka tutaj była rozerwana. Tu było tak otwarte, że nam ludzie jak spacerowali psy wchodziły i tak dalej, więc taką w kit powiem wam, gównolid straszliwy. Nie polecam wam takich siatek, chyba że naprawdę gęsto dacie słupki i dacie naprawdę jakieś bardzo porządne naciągowe, te usztywniające druty wzdłuż,
bo tak jako siatka, to jest gównolit, to się wygina w palcach, dosłownie, jak widzicie zresztą. To jest lipa straszliwa. I to tyle, jeżeli chodzi o zewnętrzne roboty, bo bardzo długo, wbrew pozorom, zeszło nam się, słuchajcie, ze zrobieniem rzeczy, z której tak naprawdę bardzo się cieszymy. Zeszło nam się bardzo długo z zrobieniem, nazwijmy to, takiego początkowego smart home'u w naszej budce, czyli podłączeniem do routera poprzez bramkę czujników różnych, kamery nadzorującej tutaj wnętrze, ona tutaj sobie wisi, no i przeróżnych jakichś takich rzeczy, między innymi włącznik taki zdalnego, że tak powiem, że przez sieć można uruchomić włącznik elektryczny, gniazdo jedno, żeby w momencie, kiedy spadnie temperatura, uruchomić w łazience, tak sobie postanowiliśmy, w łazience grzejniczek 500, tylko po to, żeby podtrzymać odrobinkę przy życiu wodę, instalację wodną. Co prawda zakręcimy w studzience wodę, natomiast nie będziemy spuszczać tutaj wody z instalacji i będziemy sobie taki, nazwijmy to, że tak powiem, dozór elektroniczny mieli, mając cichą nadzieję, że nam tutaj się nie, no nie wkradnie nam się tutaj żaden mróz do środka. Co prawda zapowiadają pogody kiepskie, ale nadal mamy nadzieję, że jakoś się to uda i że będziemy mogli tutaj niewielkim kosztem, słuchajcie, utrzymać tą chatę w jakimś tam względnym porządku, w sensie temperaturowym. Przykra wiadomość jest taka, że tak jak rachunki mi przychodziły po 120-150 zł za 2 miesiące, tak ostatni rachunek przyszedł prawie na 600 zł. Fakt, byliśmy tu w tym okresie 2 albo 3 razy, nie mieliśmy, z czego raz co najmniej, nie, 2 nawet razy, nie mieliśmy jeszcze butli gazowej. Podgrzewaliśmy sobie tylko i wyłącznie tym potężnym grzejnikiem oraz drugim jeszcze też takim solidnym. W związku z tym tych kilowatów żeśmy tutaj naciągnęli jak szaleni, ponad 700 chyba w ciągu 2 miesięcy. Co na takie tylko wpadnięcie 2 czy 3 razy oraz podtrzymanie tutaj przeciwzamrożeniowe, to jednak jest dużo i to jest zdecydowanie za dużo. Dlatego między innymi pomysł na ten nadzór, na te czujniki temperatury, które są w 2 miejscach rozstawione i wilgotności zresztą też, żeby można było zdalnie uruchomić ewentualnie ogrzewanie, a jeżeli nie da się, no to najwyżej przy dużych mrozach, jak będą się tu zbliżać jakieś duże mrozy, najzwyczajniej w świecie przyjadę tutaj samochodzikiem, którymś z mniejszych naszych samochodów i uruchomię, no po prostu uruchomię to ogrzewanie wtedy, docelowo. Wychodzi na to, że przejażdżka małym samochodem taniej mnie wyjdzie niż podgrzewanie tego cały czas. Temperatura w domku, jak żeśmy przyjechali, była około 9 stopni, na zewnątrz 7 chyba, czy 8, więc myślę, że nie powinno się tutaj jakby zdarzyć taka potrzeba, żeby tu uruchamiać to ogrzewanie, ale gdyby, na wszelki wypadek, to na pewno jesteśmy do tego przygotowani i psychicznie, i emocjonalnie. No i mam nadzieję technicznie też już teraz. To akurat zasługa młodego Mareczka. Ja sorry, że tak się kręcę rozmawiając z wami, ale zaczyna mnie czas gonić i próbuję się ogarnąć ze sprzętami, bo oczywiście zapomnieliśmy, a dzisiaj mamy no uroczystość rodzinną pewną. Zbieg 2 osób, urodziny i imieniny. A my sklerotycy oczywiście o tym zapomnieliśmy, no i teraz ganiamy po prostu na biegu, żeby zdążyć na ten uroczysty obiad do domku. Więc sorry, że tak krótko, sorry, że tak po łebkach. Może w międzyczasie wam dorzucimy gdzieś na jakiejś planszecie jakąś informację, co żeśmy zamontowali, na jakiej zasadzie to działa, z jakiej to jest firmy powiedzmy i co obsługuje też, jaka aplikacja obsługuje ten nasz smart home. I co jeszcze? No jakieś tam dane typu zużycie prądu, jakieś takie rzeczy. To wszystko wam ewentualnie wrzucimy gdzieś w napisach albo w linku jakimś pod filmikiem. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska. Hej. Ostatni tydzień przed świętami Wielkiej Nocy. Przyjechaliśmy z młodym dalej kontynuować. Połączyć, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym. Dzisiaj pogoda jest fajna, jest około 15 stopni na zewnątrz. Jak widać, roślinki
wykorzystują to natychmiast. Natomiast wody w terenie jest nadal masa. Pokażę Wam, co prawda już wypompowałem, dlatego że używam w tej chwili wodomierza jako studni chłonnej. Już Wam pokazuję. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Widzicie. Tu w tym wodomierzu, aż do tej białej rurki poprzecznej, była woda. Wypompowałem ją w tej chwili. Korzystam z tej studzienki wodomierzowej trochę jak z dołka chłonnego. Niech zbiera tutaj z okolicy wodę, ja ją wyrzucam sobie na zewnątrz. Natomiast jest fajnie ciepło, rośliny się już budzą do życia, więc za chwilę brzozy i pozostałe drzewa zaczną pić tutaj intensywnie tą wodę. I to będzie też fajne, dlatego że wtedy gwałtownie, ja już to znam od lat, tutaj wtedy gwałtownie opada, nawet jeżeli była taka zima jak w tym roku i tak tyle deszczy, to woda gruntowa tu gwałtownie opada. A przyjechaliśmy, słuchajcie, połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli coś porobić w domku. Głównie skupiamy się nadal na smart home, tak to nazwijmy, czyli montujemy nadal jakieś, bardzo mi pomaga, powiem szczerze, najbardziej się cieszę z, może nie tyle z kamery, która no, zapewnia mi jakby spokój ducha, ale bardzo się cieszę z czujników. Czujniki temperatury i wilgotności, które pozwalają mi nie uruchamiać zdalnie grzejników, bo się okazuje, że te grzejniki, które tutaj były zostawione ostatnim razem na całą zimę, to powodowały po prostu olbrzymie zużycie prądu, dlatego że nagrzewały chatę aż do 8 czy 9 stopni i to nie jest najlepsze rozwiązanie. W tej chwili przy mrozach, które były, jakieś tam przymrozki, temperatura nie spadła poniżej chyba 5 stopni w chacie bez uruchamiania jakichkolwiek grzejników. Więc tak zostaje, ja mam jakby załączone alerty, kiedy spadnie poniżej 5 stopni. W związku z tym wtedy sobie mogę zdalnie uruchomić grzejniki na podratowanie sytuacji. Młody będzie dzisiaj instalował kolejne elementy tegoż nadzoru nad domem. A przy okazji przywieźliśmy kolejny ładunek gratów do wypakowania z naszej działki na Ursynowie. Dlatego, że stamtąd uprzątamy, tak jak Wam pewnie mówiłem w poprzednim odcinku, uprzątamy powoli tamtą działkę, opróżniamy ją. W ostatniej fazie pewnie będziemy zabierać szklarnię, przestawiać się tutaj i robić sobie tutaj gniazdko, a tamta działka, no niestety ze względów logistyczno-technicznych wystawiłem ją na sprzedaż, więc muszę ją powoli opróżniać, żeby ona stała się troszkę bardziej atrakcyjna, bo jest zastawiona, zabudowana, założona, tam też pociejewie i składowisko wszystkiego, więc powoli opróżniamy, przyjeżdżamy co drugi tydzień i przywozimy jednego busa gratów. Dzisiaj ja dla odmiany skupię się na zrobieniu porządków tutaj, dlatego że tych gratów właśnie z tamtej działki jest coraz więcej, a myśmy tutaj tak chaotycznie zrobili składowisko różnych rzeczy pod takich przydasiów z drewna i to tak nie może być, ja muszę to poukładać jakoś sensownie, żeby raz, że wtedy będę miał więcej miejsca, dwa, że będę miał większy porządek, o tak to nazwijmy, taki, że będę wiedział, gdzie co leży, bo na razie to jest tylko, jak potrzebujemy kawałek drewna, to jest przerzucanie, przegrzebywanie, szukanie nie wiadomo czego. Więc taka to robota dzisiaj, więcej porządków i dłubaniny niż roboty konkretnej, ale chcieliśmy się pochwalić, że jesteśmy. Jak widzicie, krzoki kwitną, wierzba nam ślicznie zaczyna tutaj listki wypuszczać. Widać, że coś tu się zaczyna dziać sensownego. Tu mamy piękne wielkanocne kwiatki. Na Wielkanoc zawsze ona kwitnie. No i ptaszki śpiewają. Pociejewie dookoła chaty straszne. Błoto okropne tutaj w wykopie nad szambem, żeśmy ugrzęźli. Musiałem kiwać samochodem w tej z powrotem, żeby wyjechać, ale bezproblemowo dziadek sobie radzi. Oczywiście to będzie przysypane zaraz. Jakimś szpadlem wezmę szpadelek, zasypię to, żeby to powolutku się cywilizowało i tak powoli będziemy sobie działać. A przy okazji chyba dzisiaj odkopię też właz do szamba i zajrzę, jak wygląda szambo, czy faktycznie te uszczelnienia, które zrobili panowie, którzy tutaj instalowali to szambo, plus uszczelnienia, które ja tam odrobinę jeszcze poprawiałem, zgodnie zresztą z sugestią widzów, poprawiałem od wewnątrz odrobinę te uszczelnienia. Więc zobaczymy czy to się sprawdziło, czy może jednak tak jak z reguły z betonowymi przez pierwszy sezon jednak woda gruntowa wchodzi do zbiornika. Zaraz to sobie wszystko
obejrzymy, ocenimy i na pewno będę meldował na bieżąco. Jest ślicznie, jest fajna pogoda, nie pada deszcz, pochmurno jest dosyć, ale widać, że zaczyna to wszystko żyć. Zaczyna to wszystko żyć i jest naprawdę fajnie. W domu chłodno, przyjechaliśmy, było tam nie wiem, około 8 stopni i pewnie z 75% wilgotności. Już wam nie zawracam gitary takimi pierdołami. I kończę powoli, dlatego że tu straszny ruch. Jest sobota rano i straszny ruch, ciągniki jeżdżą, wyciągają jakieś szambonurki i tak dalej, i tak dalej. O, jak widzicie, jedzie chłop. Także kończę, nie zawracam gitary, będę meldował o sukcesach na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, hej.